Mr. Speaker, ladies and gentlemen. Ja będę mówił po polsku, bo większość słuchaczy mówi po polsku, więc ja zmienię na polski. Jest rzeczą niesłychaną, że dzięki Johnemu, dzięki Johnny Daniels, zaczęto pokazywać w kraju naszych sprawiedliwych. Sprawiedliwi, którzy wykazali się odwagą większą niż ktokolwiek inny. Byli przez dziesiątki lat zapomniani. W komunistycznej Polsce, która miała swoje bardzo silne antysemickie momenty, nie chciano o tym mówić. W wolnej Polsce też nie był to temat specjalnie chwytliwy. I przyszło nam czekać na brytyjsko-izraelskiego polskiego Żyda, jak Johnny Daniels, żeby to się zaczęło odwracać. I za to jestem mu bardzo wdzięczny. Łatwo jest mówić ludziom, którzy nie znają historii i nie znają historii Polski i nie znają historii okupacji w Polsce, że trzeba było zrobić więcej. Że trzeba i można było uratować więcej Żydów. Mój ojciec, który jest jedyną osobą, która została uhonorowana przez Yad Vashem dwa razy, dlatego że pierwszy raz w 1963 roku zasadził drzewko jako współzałożyciel Rady Pomocy Żydom Brzegota, a drugi raz został uhonorowany w roku 1966, dlatego że Żydzi w Izraelu, których on uratował, powiedzieli, to nie jest wystarczające, żeby był uhonorowany tylko jako współzałożyciel organizacji, bo on to sam robił. Ojciec wielokrotnie opowiadał o tym, na jakie trudności napotykali sprawiedliwi. Otóż po pierwsze wojna w Polsce trwała 5,5 roku. Była mowa dzisiaj o tych sprawiedliwych. Były cytowane przykłady, że ktoś przechowywał rodzinę przez 2 tygodnie, przez 5 miesięcy, przez tydzień. Wyobraźmy sobie, oczywiście brutalny hitlerowski niemiecki reżim w Polsce skoncentrował się na zagładzie Żydów stosunkowo późno, dlatego że oczywiście Żydzi byli mordowani od początku, od września 1939 roku, ale nie w sposób tak zorganizowany. Dopiero Żydzi warszawscy mieli umrzeć śmiercią naturalną, to znaczy mieli zostać zagłodzeni przez Niemców, mieli paść ofiarą chorób, epidemii, głodu i chłodu, ale nie byli w ramach getta warszawskiego na przykład i innych gett tam mordowani. Byli zabijani, Niemcy pozwolili, głodząc ich, dając im 500 kalorii dziennie. Tak zmarło 1/4 mieszkańców getta warszawskiego. Ale do lipca 1942 roku nie było zorganizowanej akcji mordowania Żydów. Ale od lipca 1942 roku, gdzie się to zaczęło, to nastąpiło to błyskawicznie, dlatego że większość polskich Żydów zginęła między lipcem 1942 a lipcem 1943. W ciągu roku Niemcy zamordowali prawie wszystkich naszych żydowskich obywateli. I otóż przechowywanie Żydów od lipca 1942 roku, a Żegota zaczęła swoją działalność w parę tygodni po tym, jak się tak zwana Grosse Aktion została zorganizowana w Warszawie, dlatego że jedna z współzałożycielek Żegoty, Zofia Kossak, napisała ulotkę protest, którą wydano w podziemiu w nakładzie 5000 egzemplarzy 2 tygodnie już po rozpoczęciu akcji. To było błyskawicznie. Ale wojna na naszym terenie trwała do wiosny 1945 roku, a Żydzi
mogli zostać zamordowani w każdej chwili, ponieważ Niemcy nie pozwalali żadnemu Żydowi przeżyć. Nawet po tragedii Powstania Warszawskiego w roku 1944, gdzie 800 tysięcy Warszawiaków opuściło miasto po jego zburzeniu i po zamordowaniu prawie 200 tysięcy ludzi. Niemcy wyszukiwali wśród wychodzących cywilów z Warszawy, wyszukiwali Żydów po to, żeby ich natychmiast zamordować. Żyd nie miał szansy przeżyć bez pomocy i tej pomocy mogli mu udzielić tylko Polacy. I ci, którzy przeżyli, za wyjątkiem tych, którzy przeżyli, udało się przeżyć obozy koncentracyjne czy obozy zagłady, których było bardzo mało, albo ci, którzy by się ukrywali w lasach. Wszyscy inni otrzymywali pomoc od Polaków. Jak trudno, proszę sobie wyobrazić, jak chętnie przyjmujemy w domu gości na dzień, na dwa dni, na tydzień. No po drugim tygodniu to już by chcielibyśmy, żeby oni sobie poszli. A my mówimy o gościach zaproszonych, którzy mogą być nawet naszą rodziną. Nasza rodzina też już po pewnym czasie się robi uciążliwa. Proszę sobie wyobrazić, że przechowujemy nieznajomych przez rok, przez dwa lata, przez trzy lata. Tak technicznie nawet. Otóż ludzie, którzy to robili, ludzie, którzy tutaj siedzą, robili to z pobudek wyjątkowo szlachetnych. Prawdopodobnie nie ma, nikt tego tak dokładnie nie wie, ale żegotę założyły dwie panie, Zofia Kossak i Wanda Krachelska-Filipowicz. Dwie zupełnie inne osoby. Zofia Kossak, ultrakatolicka pisarka. Ortodoksyjna katolicka pisarka, ponieważ działo się to przed II Soborem Watykańskim, ona wierzyła, że Żydzi zabili Pana Jezusa. Bo takie było nauczanie Kościoła do 65 roku. Ale uważała również, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest pomagać Żydom w związku z tym, co się dzieje. I że nie jesteś katolikiem, napisała w tej swojej ulotce protest, jeżeli nie pomagasz Żydom. Nie jesteś katolikiem. A ponieważ była wyjątkowo znaną pisarką znała setki księży, większość biskupów i naszych paru kardynałów, to miała przełożenie, które powodowało, że uratowano ogromną ilość żydowskich dzieci w klasztorach, ponieważ biskupi mówili do przeorów, którzy znali również Zofię Kossak, przynajmniej z czytania jej książek, że mają to robić. I siostry zakonne zwłaszcza w Polsce dokonały rzeczy nieprawdopodobnych, ratując żydowskie dzieci. A druga pani Wanda Krachelska-Filipowicz, była ideowo socjalistką, członką Polskiej Partii Socjalistycznej i zupełnie areligijną osobą. I te dwie panie ideowe, bo jedna wierzyła w sprawiedliwość społeczną, a druga w Boga i w sprawiedliwość boską, dokonały tego, że powstała organizacja, która zrobiła bardzo dużo, bo dam tylko jeden przykład. Dostarczyła 50 tysiącom osób fałszywe papiery. Bez fałszywych papierów nie można było przeżyć ani jednego dnia w okupowanej Polsce. 50 tysięcy papierów zrobionych przez fałszerzy Armii Krajowej. Nigdy nie zdarzyło się, że którykolwiek z tych dokumentów został zakwestionowany przez Niemców, bo były takiej jakości. Oczywiście nie znaczy to, że 50 tysięcy ludzi, którzy papiery mieli, przeżyło. Ocenia się, że przeżyło około 10 tysięcy z tych 50. Ale to pokazuje pewną skalę. To, że ktoś pomagał, nie znaczy, że pomógł, bo niestety przeżyć było niesłychanie trudno. Szwedzki historyk Paulson, który pisał o Żydach w Warszawie, napisał, że żeby uratować jednego Żyda w Warszawie, zajmowało to normalnie, pomagało takiemu Żydowi od 7 do 8 osób. Bo tak to jak słynna książka i film Władysława Szpilmana, pianista,
to pokazuje. Spielman przechowywał się, był przechowywany przez całą grupę swoich znajomych. Mój ojciec oceniał, a znał się tym, na tym również nie tylko jako praktykujący sprawiedliwie, ale jako historyk, że na przestrzeni całej okupacji niemieckiej pomagało Żydom około 300 tysięcy Polaków. To jest mały procent 20 milionów Polaków, którzy żyli w Generalnej Guberni. Ale 300 tysięcy ludzi to nie jest mała liczba, jeśli biorąc pod uwagę, jakie za to groziły kary dla sprawiedliwych i ich rodzin. To ja bym tego tak nie odrzucał lekką ręką. Bo jak mówię, odwaga, którą ci ludzie wykazali, czy państwo okazaliście, jest nieporównywalna do żadnej innej. W Izraelu sprawiedliwi dostają medale z napisem, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Pomnóżmy to sobie przez te 300 tysięcy. Wszyscy Polacy będą zawsze państwu wdzięczni. Dziękuję.